Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, no niestety checkpoint sprawił, że wylądowaliśmy z powrotem w tym miejscu. Więc dobra, lecimy z powrotem na arenę. Tym razem już wiemy przynajmniej gdzie tam się dokładnie wchodzi. Przynajmniej mam nadzieję, że pamiętam. O, gdzie się... Ta, oczywiście, dobra. Czyli tak, nara frajerzy, jeszcze raz. A później tam, a mogę od razu już? Nie, niestety. Mogę tylko tutaj. No dobrze, Adrze już wie, co jest planem B. No, może być tam. No i teraz no... No Adrze, strzelaj. Coś cię za Spider-Man. I dobra. Chyba nawet tyle wystarczy. Oj, żebym się nie zabił. Nie, na szczęście. Akurat w sam raz tyle, że jeszcze zdążę się zregenerować do pełna. Aha, dobra, to dzień dobry. No dobra, i sprawa wygląda z Nur tak. Ona podobno lubi już zabijanie na arenie. Chyba mam nadzieję, że tak faktycznie nie jest, że to jest tylko przywdziana przez nią maska i nic więcej. Po prostu jakoś zaadaptowała się do otoczenia, żeby przeżyć i ochronić swoją rodzinę, choć podobno już nie żyją od jakiegoś czasu. Tak Depler mówił. Już tutaj. What? Kurczę, kiepsko widać w ten sposób. Danger, mines! Oh shit, dobra. No to tak, skoro miny, to może unikajmy kontaktu z ziemią, tylko tak, o. Po pozostałościach budowli może. Dotrzyj do dyspozytorni. No dobra, trudno, muszę. Nawet nie słyszę, co tam Nur mówi, nie czytam nawet napisów. Kurczę, szkoda, bo inaczej fabuła dla mnie w grach to jest najważniejsza rzecz. To jest jak dobra opowieść, a jak jeszcze przyjemnie się gra, to tym lepiej. Dobra, tu jest inna rozmowa na temat zwierząt i narkotyków. No właśnie, dotrzyj... Oj, shit. To nie zawsze znaczy pozabijaj wszystkich na swojej drodze, prawda? A może w tym konkretnym wypadku akurat to właśnie to oznacza, oj... Coś czuję, że któryś z nich się będzie chciał odwrócić. Dobra, może tak. Teraz i dwa. Dobra, piękna sprawa. I teraz tak. Co mam tutaj zrobić? Może wyłączyć to. No, wpuśćmy troszeczkę niedźwiedzi na arenę. Więc tak, armia królewska głównie, tak? Zresztą oznaczmy wszystkich. Zobaczymy później, jak będą ginąć. Tak, wpuściliśmy niedźwiedzia, wpuśćmy jeszcze wilka, wpuśćmy tygryska i nosorożca. Wszyscy, a jeszcze niedźwiadek, bo nie wiadomo czemu, ale się nie wpuścił. Co jeszcze kogoś mogę? Znowu wilka. A nie kałacha, no co ty wyprawiasz? Zmień to z powrotem. Nie, serio, ej, gdzie jest mój karabin? Oj, nie. No, przydałaby się moja broń z tłumikiem teraz. Bardzo by się przydała. O cholera, dobra. Wiecie co? Przetestujemy kusze w akcji chyba. No, chyba, że tutaj mogę przejść. Nie, niestety nie. No dobra, zabij Nur lub staw jej czoło. Wolałbym stawić jej czoło, niż ją zabijać. Ale serio, mój karabin by się do tego przydał bardzo. Bardzo, bardzo by mi się teraz przydał. Dobra, gdzie on jest? No nie mówcie, że wpadł gdzieś tam, no kurde. Głupi kałach. Może masz coś lepszego? Może coś z tłumikiem? No dobra, trudno. Kusza. Oj. Oj, tam ktoś jest. Aha. What happened there? Idź to obczaj. No dobra, albo już nie. Jej, kusza daje radę. Serio. Fajna broń. No przecież co to była Adrzej za eliminacja do kitu? Ja. Ej, nawet korpus starczy? A może... No, dobra, już niepotrzebnie. Ja bym miał jabłko na głowie, to coś by tam fajnego można było zrobić. Na przykład zestrzelić je. Takim oto strzałem, ale poza tym nic. Nie, nie będziemy ich przeszukiwać.
Zabij lub staw jej czoło. No kurczę, no inaczej, jak ją zobaczę, nie będę do niej strzelał. Zobaczymy, czy o to właśnie chodzi. Tylko szkoda, że tu jest kałasznikow. A, ja no i tak, kusza lepsza. Oj, 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 oj. Czy to są miny przeciwpiechotne? Albo taka muzyka po prostu. Już teraz zgłupiałem trochę. No ale dobra, wytężając słuch idę do przodu. No wrzawa z areny jeszcze jest słyszalna. Oj, 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 nie, 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 nie. No dobra, po ptokach, nie wiem kto, ale ktoś mi zauważył. No przecież czubek głowy ci wystaje, jak ty to zrobiłeś? No, oj, kuszo. Dobra, trudno. I tak już wiedzą. O, tu się koleś do mnie chce przyczaić chyba. No była, kurczę, szansa na eliminację. A płonący tygrys raczej, no, choć w sumie trwogę może wzbudzić w przeciwnikach, no i właśnie to chyba robi. Tak dosłownie. Wbija właśnie kły w jakiegoś armistę królewskiego. A jak kusza w walce z kutkami? Też fajnie, dobra. Sorry, tak koleś nabiegał na mnie, trzeba było coś zrobić. A sobie oprawmy. Przecież ja go chyba granatnikiem nie zabiłem, to nie powinna być uszkodzona, prawda? No właśnie. Więc zawsze jakiś pieniądz wpadnie. Nie dobra, ale znowu. Już zapomnieli, że tu jestem, więc mogę już z powrotem z kuszą sobie pochodzić. Dobra, delikatny Tarzan. No super. Spadłem tam, gdzie są kości. Aż dziw, że tutaj tygrysów żadnych nie. Ej, jakiś był. No ale to jest takie miejsce, gdzie już by latarka mogła mi się włączyć. Choć nie wiem, czy to przypadkiem ta ciemnia nie jest zasługą słońca, które bije w ekran. O, trzeba z siebie uzbroić. Jakieś żaluzje. Dobra, styknie. Pięknie. Dobra. Nie, tutaj nic. No dobra. Ten sam wybór, w lewym górnym narożniku. No dobra, trzeba, uwaga, trzeba postawić czoło. Nie no, oczywiście, że nie zabijam, tak od razu. Ale pewnie źle na tym wyjdzie, Andrzej, coś mi się wydaje. No przecież nie masz strzelać, schowaj ten pistolet. Nie, pewnie, że nie. Ale nie mogę skierować broni w inną stronę. Where's my family? No. Sorry, Nora. Niestety. No. No. I'm so sorry. Sorry. Pagan. Pagan had them killed years ago. I don't need your pity. I want my family back. Oh, I'm sorry, but you're free now. Free. Free. Free from what? All the people I've killed? From everything I've done? No, po tym wszystkim to już raczej masz bilet w jedną stronę tylko. I gave them this taste for blood. Your blood. Okej, czyli coś podejrzewam, że walka na nożyki. Na arenie. More blood! Here! Uuuu, a myślałem, że walka jeszcze będzie z nią, a tej samobójstwo tylko. Ła, i te wszystkie zwierzęta, które ja wypuściłem wcześniej, nie, kurde. Ja bym wiedział, że tak to się potoczy, to bym tam, no. Nie wiem, co mógłbym, szczeniaczki wypuścić tylko.
ale tak to niestety. Oj, biedna Nur. Ale przynajmniej nie było w tym mojego udziału. No dobra, nie, no to zwierzęta właśnie. Ten przypał. I co, co nic? Chcesz walczyć na arenie? Jakie arenie? Przecież Nur nie żyje. Gadki się nawet nie zmieniły, no. Ubisoft. 2-0. Kurczę, ale Nur nie miała zginąć, no. Bardziej bym wolał ją przekabacić na naszą stronę konfliktu. No tak. Oczywiście nie ma tak wejść w ognisko. Jak? Yogi i Reggie raz jeszcze. O, shit, dobra. Ej, wiecie co? Szczerze? Z wielką chęcią to zrobię. Zaraz. Wow, you actually survived? Ajay, I've just received some intel from my scouts. They tell me that the forces holding Ragatawada are weak and won't be able to put up much of a fight against an attack. Now is a good time to act and to take the fortress for the Golden Path. Jak? Forteca Nur! Ej, kurczę, zapomniałem, że ona ma swoją własną fortecę. Ej, nie, ale serio, kurczę. Dobra, idziemy ją rozbić, znaczy odbić. Rozbić w pień ich obronę i przejąć na własność. Dobra, gdzie to jest na mapie? Gdzie jest mapa? Tutaj. O kurde. A to jeszcze mam dużo rzeczy nieodkrytych. No dobra. No to dzisiaj exploring tam, gdzie mnie jeszcze jawnie nie było. Ale się cieszę, szczerze. Dobra. No to może zacznijmy od takiego czegoś. No gdzie jest wiewiórka? Ajay! Ja rozumiem, że widząc samobójstwo Nur, no mogły ci się nasunąć pewne myśli do głowy. No ale to nie znaczy od razu, że też masz się zabijać, no kurczę, no bez przesady. Jeszcze raz. Dobra, uwaga, hop. No gdzie jest twoja wiewiórka, ty łosiu? Ale masz szczęście, że wpadliśmy do wody tym razem. Nie, serio, bez wiewiórki będzie kiepsko. Co jest grane? Nur's dead. Good job, Ajay. The entire south belongs to us now. You've shown the people that the way to freedom. Moment, południe? Czemu on mówi o południu? Południe już było nasze. Kurde, no to teraz dobra, no to Nur. Później gdzieś tu jest Yuma. Yuma jest tutaj, już bliziutko. Koło Yogiego i Reggiego w sumie. No ale może czas na fortecę, faktycznie, no. Trzeba przejąć spuściznę po Nur, skoro ona się wycofała samobójstwem. Ale właśnie, czemu jeszcze nie mam waypointu? Albo w ogóle tak, moment, gdzie ja tu się mogę przenieść najbliżej? Na lotnisko, które zostało odbite, bo jeszcze jest Fog of War. No to przy okazji strażnica tutaj jest, to znaczy dzwonnica. Dobra, zróbmy to. No to okej, okay. Teraz tak, skoro Forteza Nur została osłabiona, o czym jeszcze Amita teraz mówi w radiu, napisami, bo głosu nie słyszę. No, to powinno być już teraz spoko, żadnych półminowych przed wejściem, a w ogóle nie wiem w jakim stopniu została osłabiona i tak właściwie jak? Czy co, przetoczyły się przez nią słonie, czy może żołnierze uciekli w popłochu? Oj, 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 ale nigdy strzały to nie jest nic dobrego. Kurczę, co wy macie z tymi prosiaczkami tutaj? Chodź, świnko. Ej, właśnie, moment. Czy teraz mamy podwójne skóry? Bo jeżeli tak, to działa na tej samej zasadzie, gdzie co łuk. Świńska raz i świńska dwa. Pięknie. No to okej. Okay. To wychodzimy stąd. Ej, stop. Ale to jest lotnisko. Może jakiś helikopter. No. Jest, dobra. Już widać na mapie. No tak będzie o wiele szybciej. Przy okazji od razu sobie wlecimy na dach dzwonnicy. I zaoszczędzimy trochę czasu. Dobra. Gdyż wszystko raz, dwa w tym odcinku powinno pójść. Oj, wow. Spokojnie. Jeszcze nie spadaj. Ej, ale to jest raczej na 99% armia królewska, więc... Ej, uwierzcie, że trafiłem. Ale... No kurde, własne stopy mi przeszkadzają. No przesuń się jakoś. O, dobra, może być. Trafiony? Trafiony, delikatnie. Nie, dobra, obniżamy to. Już ten pis mnie zaczyna denerwować. Dobra, lecimy za nim. Kurczę, teraz? Jak ja jestem w helikopterku, no nie ma opcji, żebym im odpuścił. Już nie mają prawa mi uciec.
Dobra, już jest nieźle, już jest po wszystkim. No właśnie. No to może jeszcze ciężaróweczkę. Bo to też nie nasze barwy. Ale z tej strony jeszcze ktoś. Gdzie? Na ziemi? Nie. Gdzieś tam dalej pewnie. Dobra, masz jeden ostrzegawczy i lecimy dalej. Gdzie widać? Jest! Przed nami wieża. Dobra, dotrzała się już w pełni. Na szczęście. Dobra, dawaj na górę. Ale zniszczona. Dobrze, Machenko. Oj, patrzcie, no zabezpieczyli się przed tym. Ale nie do końca. Oj, Jezus, chyba jedna do końca, faktycznie. Ej, 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 ej. Pewnie, że nie opuścić. Nie powinno być w ten sposób rozwiązane. Oj, gdzie jest przód w ogóle? Tu. Dobra. Mogę spaść. Ale gdzieś tutaj. Gdzieś w tym miejscu. O, 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 o. A, w sumie zleć na dół. Proszę bardzo. Tak wygląda wspinaczka na tą dzwonnicę. Okej. Wyrwij styki. Jeszcze tylko 8 zostało. Kurczę, nie fajnie. Zdążysz bliżej końca niż początku. Ashrama Yankri. Plus coś nowego. Most? Nie, niebezpieczny zryw. O, komuś się wypadło. O kurde, widzieliście jak go zgarnął aligator? Kalinag, poszukiwacz. Ale złoty szlak tam był, na posterunku. Więc raczej moja obecność tam nie jest konieczna. Za darmo w sklepie shotgun. Taki mały. No ale okej, okay, dobra. Tamtą skrzyneczkę jeszcze otworzę. Jeżeli da się ją otworzyć? Nie, nie da się, okej. Okay. Ale stop, czy ja wreszcie mogę ulepszyć postać? Mogę, coś się odblokowało. Nie, kurde. Co to jest za lipa? No ale okej. Okay. No to jeszcze raz, skoro już to odbite, rzućmy okiem na mapę. Aha, nie wygląda to zbyt ciekawie, ale o. Teren ćwiczeń. Oni stąd będą przyjeżdżać, kiedy ja zaatakuję fortecę. No dobra, to odbijmy jeszcze w tym odcinku baza w kolejnym, fortece Nur. A potem oczywiście jakaś misja fabularna, może wreszcie Yogi i Reggie. No albo się rzucimy na Yumę. I prawie wszystkie będą odbite już. Ale nie, dobra, tymczasem. Pach. Tam gdzie ty, oczywiście. Mam nadzieję, że masz wiórkę tym razem? No. No to dzięki. No nie, upadek z takiej wysokości bez wiewiórki to jest śmierć, po prostu. Dobra, teraz dobre manewry ciałem, Andrzej. Wiecie co, ja chyba sobie tutaj wyląduję. Aha, tu będzie dobre miejsce. Żeby obczaić wszystko raz, że snajpą, ale najpierw jeszcze aparatem fotograficznym. No nie, kiepska perspektywa, drzewa przeszkadzają teraz. No mamy tabliczkę. Niestety nie ma aż takiego zbliżenia, jak mają w CSI. Więc się nie doczytam, co tam jest napisane, ale... Serio? Nawet jednego gościa nie... O, dobra, jest jeden. Jest to łowca nawet. To okej, dobra. Aj, dlatego właśnie zniknął. Kurczę, no muszę się tam zbliżyć jednak. Ale to nie... A właśnie, może inna perspektywa wystarczy? Czyli tutaj, z tej strony. O, no, jeszcze troszeczkę wyżej. Tutaj może być, dobra. Okej, okay, tutaj nie potrzebuję kucania jeszcze. No, ale tutaj już czemu nie? To jest dobry punkt widokowy w miarę. Okej, okay, mamy zwierzaki, więc już wiem jak to należy zrobić. Żeby poszło ładnie i sprawnie. Dobra, jeszcze ktoś? Tam jest jeden łowca tylko. Nie ma ich więcej. No dobra, oczywiście w pierwszej kolejności wypuszczamy zwierzaki na wolność. Ale też właśnie. Ile to jest alarmów? To trzeba zobaczyć jeszcze. No, jesteś na mapie, już jest to pięknie. Dwa alarmy. To okej, okay. Resztę obczajamy już przez lunę te snajpy. Może warto go już zabić. Tak po prostu. Dobra, nikt go nie widział. Cholera, mam nadzieję. No dobra, ale zaraz mogą znaleźć zwłoki, więc trzeba jak najszybciej wypuścić zwierzęta. I na nie zgonić, że tam leży martwy żołnierz. Chyba się udało, tak? Jesteś na zewnątrz? Jesteś wolny? Chyba nie. Dalej się kręci w klatce. Ej, tamten robi to za takiego niby snajpera. Dobra, to może... Może warto.
O, przecież to jest z tej gry za wolności. No i czemu on nic nie robi? Bo tu jakiś łowca jest na pewno. Aha. Dobra, martwyś. I tygrysek też, dobra. No to się zaczyna, zabawa. Może tak, potwierajmy klatki. Tam nie wiem, czy jeszcze coś jest, co prawda, ale... Oni już tu biegną, w moją stronę, na pewno. Tak przynajmniej podejrzewam, no. Gdzieś tam za pagórkiem pewnie już jest. Ale obczajmy sytuację jeszcze, jak to wygląda. No, kurczę, ludzie szaleńczo szukają ratunku. W wysokości. Wzbijają się coraz wyżej, żeby uciec przed tygrysem, ale niestety. Próżne ich nadzieje, tygrys jest zabójczym zwierzęciem. No nawet z kałachem, niestety. Ciężko coś zrobić. To jest bardzo zwinne zwierzę, drapieżnik. No, i załatwił za mnie całą robotę praktycznie. Choć nie, bo baza jeszcze nie odbita. Czyli jeszcze ktoś się tam kręci. Dobra, oznaczmy tego może. No mógłbyś? No dziękuję bardzo. Okej, dwa tygrysy i ja. Chyba, że ktoś tam jeszcze jest, ale okej. Kurczę, mam tego kałacha. No dobra, trudno. Znowu trzeba będzie kuszą rozwiązać. A nie, jednak, sorry, jednak odbite już. Teren ćwiczeń Shanat. 11 strażnica z 24. O, już niewiele przed nami, niewiele, ale spoko. Wszystko jeszcze przed nami w następnych odcinkach się pojawi. Dobra, to w tym miejscu, kochani, ja skończę ten odcinek już i zaraz zabieram się za nagrywanie następnego, czyli lecimy do Nur. Odbić fortecę, skoro już Nur tam nie ma. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej! Ojej, nie. Zły kotek.